Lata 63-65, można powiedzieć, że te obrazy, które zwróciły uwagę takich wielkich muzealników jak Zajc, czy właśnie galerzystów nowojorskich na twórczość Van Gogha, która kojarzyła się trochę z tym, co się zaczęło dziać w Ameryce, ale jednak miała własne piętno i była czymś zdecydowanie oryginalnym. I to była zapowiedź właśnie tego wszystkiego, co teraz tutaj nas już dopada, prawda? To są te wielkie obrazy z roku 69-70, które były pokazane w Muzeum Guggenheim. Tam no, 20 kilka obrazów było, tu mamy no, blisko 200, prawda? Także to wystawa w Guggenheim Muzeum była otwarta w grudniu 1970 roku. Dzisiaj mamy rok 2012, prawda? Także to są lata. Te obrazy, które Państwo tutaj widzą, taką ścianę z kręgów czy z kół, są obrazami, które w tej chwili stały się rodzajem sygnatury Wojciecha Van Gogha i wiele osób właściwie trzyma pod powiekami twórczość Wojciecha Van Gogha właśnie w tych obrazach i pamięta go właśnie w ten sposób, poprzez twórcę właśnie tych kół, które są też jakby odpowiednikiem takiej jego koncepcji, czy też takiego słownego opanowania tego doświadczenia artystycznego, nazwał to pozytywną przestrzenią iluzyjną. Dlatego, że my teraz mamy względny komfort, bo możemy się oddalić od tych kół, ale jeżeli tam wejdziecie Państwo po prawej w ten korytarz i znajdziecie się oko w oko z kołami, zobaczcie, jak one pulsują, jak one wychodzą z siebie, jak one odrywają się od ściany i właściwie obraz, ten widok obrazu pojawia się pomiędzy nami a obrazem. I stąd właśnie ta pozytywna przestrzeń iluzyjna, że nie jakby jest odwrotnością klasycznej perspektywy, która prowadzi nas w obraz. Tutaj jest właśnie taka sytuacja, jak często w życiu bywa, że my, gdy opowiadamy jakąś historię, to zawsze zaczynamy z jakiegoś miejsca, z jakiegoś punktu, a później okazuje się, że pojawiają się wspomnienia, że pojawiają się różnego rodzaju nawiązania. I to jest coś takiego. Zaczęliśmy od 65 roku, a tutaj właśnie jak błysk wspomnienia wracamy do właśnie dzieciństwa, do młodości. I to jest właśnie ta młoda kobieta, która ma 13 lat, gdy jest portretowana i autor Wojciech Van Gogh miał wówczas lat 14 i on właśnie taki obraz wtedy namalował. Tam zaraz jest babcia Aniela, matka ojca Wojciecha Van Gogha, Konrada Van Gogha, która no, dożyła blisko setki. Autoportret Wojciecha Van Gogha z 1940 roku. Konstrukcja tych ścian i taka minimalna interwencja w architekturę muzeum pozwala nam na widzenie jednocześnie kilku planów tej wystawy. I myślę, że właśnie no, chociażby ta pozycja pozwala nam zobaczyć tutaj wczesnego Van Gogha, już tego, który właśnie zadziwia świat i tego, który właśnie osiąga wielki sukces właśnie wystawą indywidualną w Muzeum w Guggenheim. A tam jeden z najbardziej ikonicznych obrazów współczesnej historii Polski, obraz pod tytułem Matka Koreanka. Właśnie obraz ten znamy z różnego rodzaju książek, ludzie mojego pokolenia, z podręczników szkolnych, ale właśnie jakby zobaczyć ten obraz na żywo, przypomnieć go sobie, zawsze warto, dlatego że jest to jeden z najbardziej znanych obrazów antywojennych w ikonografii polskiej, a może i nawet można byłoby spojrzeć szerzej. Obok tego obrazu znajduje się obraz z 1945 roku pod tytułem Czołg, który jest no, w pewnym sensie kojarzony z takim obrazem innym z 1945 roku Wojciecha Van Gogha, który znajduje się w zbiorach Muzeum Sztuki w Łodzi, który nosi tytuł Styczeń 45.
I poniżej jest obraz pod tym rozstrzelanie, który miał taki charakter terapeutyczny, dlatego że Fangor wpadł w łapankę i stał już pod ścianą ustawiony do rozstrzelania i tylko właściwie zbieg przypadków, zbieg okoliczności spowodował, że jakiś Niemiec szarpnął go i odepchnął na bok, uciekł i uratował życie. Ale lęk został na kilka lat i dopiero jak namalował ten obraz, to mógł dalej funkcjonować. To jest sala taka, można powiedzieć, przełomu, bo są tutaj obrazy z 63 roku, 74 i te obrazy, które już powodują jakieś takie poszukiwania nowego sposobu, wyjścia z tego malowania bezkrawędziowego, gdzie ta technika sfumato odgrywa rolę zasadniczą i szukanie właśnie jakiejś krawędziowości, czy też jakichś form takich, które mogłyby sprowokować nowe środki wyrazu. Także to też jest bardzo ważne w moim przekonaniu właśnie, bo obrazy te pokazują, no, czym właściwie sztuka jest, że to jest taki nieustający dramat artysty właśnie, który no, szuka dla siebie za każdym razem właściwego, dobrego sposobu właśnie, żeby namalować kolejny obraz. Projekt plastyczny ścian zatorowych drugiej linii metra. Właśnie dwie prace. Tutaj jest jakby fragment taki w skali 1:1. Tak jakby to było już zrealizowane w metrze, prawda? I dystans jest zachowany taki, że jak stoimy tutaj na początku tego pomieszczenia, to mniej więcej torowisko oddzielałoby nas od tych ścian zatorowych, tak jak właśnie tutaj ten fragment właśnie galerii. Po lewej stronie jest cały projekt, jak w skali oczywiście, jakby taki napis na przykład Świętokrzyska wyglądał. I z tamtej strony mamy fragment już bardziej, że tak powiem, rozbudowany, pokazujący, jak ta litera S jest i przy pomocy jakich środków plastycznych jest rozegrana. Wszystkie obrazy, które tu zgromadziliśmy, one nawiązują do tej idei studium przestrzeni, ale tylko część z nich brała udział w tej historycznej wystawie. Także warto po prostu to zobaczyć, dlatego że to jest wariacja na temat studium przestrzeni. To nie jest reaktywowanie, reanimacja, prawda? Tylko tutaj w oparciu o tych kilka obrazów, takich oryginalnych, historycznych i zderzenie ich z obrazami z tamtego czasu, które nie brały udziału w tej wystawie Studium Przestrzeni, Fangor jakby na nowo zrealizował swoją ideę właśnie zależności różnych prac od siebie i zbudowania takiego projektu malarstwa przestrzennego. To znak malarski jest zamieniony z jednego płótna na wiele płócien, które ze sobą wzajemnie grają. Cofnięcie się i wyprzedzenie, prawda, że z jednej strony mamy tutaj obrazy, które w pełni nawiązują do tej koncepcji sztuki pozytywnej przestrzeni iluzyjnej, gdzie właśnie ta technika sfumato i to takie miękkie przenikanie się barw zostało zrealizowane, a tutaj obrazy z początku lat 70., które już są po obrazach międzytwarzowych, po obrazach telewizyjnych, gdzie kwestia reklamy, konsumpcji i właśnie takiego bogactwa społeczeństwa amerykańskiego w całym takim szokowym przedstawieniu właśnie jest, gdzie Salman Rushdie i różnego rodzaju produkty, reklamy, różnego rodzaju gadżety, martwe natury, wszystko razem, cały ten miszmasz taki w naszej wyobraźni społeczeństwa konsumpcyjnego. Obrazy telewizyjne i właśnie tutaj jakby kontynuacja tych prac, one kontynuowane są w ten sposób, że właśnie artysta zobaczył, że obrazy telewizyjne mają to do siebie, że one jakby
właśnie działają poprzez nakładanie różnych rzeczywistości. Że ta rzeczywistość, którą widzimy w telewizji, ona jest rzeczywista, ale jakby innego poziomu rzeczywistości jest to, prawda? Także tutaj to multiplikowanie rzeczywistości nie pozbawia tej realności rzeczywistości, która jest w telewizji. I dla wielu z nas ta rzeczywistość telewizyjna jest bardziej realna od tej rzeczywistości, którą postrzegamy. Stąd właśnie dochodzi do takich różnego rodzaju paradoksów, że ludzie po prostu piszą listy do bohaterów seriali filmowych, bo właśnie ta rzeczywistość telewizyjna wydaje mi się prawdziwsza niż ich własna. Fangor jakby zobaczył, że to, co należało do takich zabiegów impresjonistów, różnego rodzaju kropki, kreski, one są właściwe obrazowi telewizyjnemu i powodują zderzenie dwóch wymiarów, że z jednej strony właśnie one mają w sobie coś geometrycznego, coś, co jest poza czasem i wyznaczają jakieś punkty odniesienia. Więc w związku z tym, jak w diaporamie budują kolejność planów i wyznaczają także właśnie no coś, co nazywamy czasem, prawda, że jeżeli mamy coś, co jest niezmienne w czasie, to to wszystko, co właśnie z tym zderzymy, jakby jeszcze bardziej ujawnia swój właśnie taki przemijalny, biologiczny charakter. I stąd właśnie posługiwanie się różnego rodzaju formami geometrycznymi, czy po prostu zwyczajnym wykropkowaniem fragmentu obrazów po to, żeby zderzyć te różne wymiary. W następnej sali mamy obrazy już z lat 90. i 2000. I są to właściwie, można powiedzieć, obrazy jak zamykające dotychczasową twórczość artysty, bo tutaj cykl krzeseł to jest pierwsza połowa lat 90. Krzesło, jak wiadomo, to jest coś, co niezwykle interesuje antropologów bo i artystów też. Jak jesteśmy w Krakowie, to nie sposób nie wspomnieć o Tadeuszu Kantorze, którego no, jedyną rzeźbą zrealizowaną w pełni, poza rzeźbą nagrobkową oczywiście, to jest krzesło, które on zaprojektował, ale już po jego śmierci Fundacja Kantora zrealizowała w Hucisku pod Krakowem. Natomiast tutaj mamy właśnie rodzaj jakby takiej gry z krzesłem, zarówno w takim wymiarze właśnie antropologicznym, jak i malarskim właśnie, że są takie formy, jak na przykład właśnie krzesło, stół, jak instrumenty muzyczne, które fascynują artystów. I do nich należy Fangor, który właśnie podziwia tą absolutność formy, właśnie jaka została przez lata wypracowana. I tutaj właśnie możemy zobaczyć, jak on właśnie nie tylko podziwia tę formę, ale także gra z nią, próbuje jakoś się jej przyjrzeć, próbuje nawet ją złamać właśnie poprzez deformację, poprzez właśnie taką grę światłem i kolorem. Ostatnie obrazy, które właśnie mają taki charakter palimpsestu, dlatego że do tych obrazów posłużyły szkice i rysunki, które wykonywał długo wcześniej i po odnalezieniu tych rysunków, tych szkiców, Fangor je komputerowo opracował, powiększył i one nagle jakby się wyobcowały, straciły ten wymiar ludzki, wymiar rezultatu pracy właśnie jego ręki. Stały się tak jak płótno, prawda, czymś kanwą, która prowokuje do działania. I właśnie dlatego palimpsest, dlatego że nowe nałożenie, prawda, tutaj i to nowe zobrazowanie. I tutaj mamy właśnie poza dwoma pejzażami z Lacoste, tam gdzie Fangor pracował z amerykańskimi studentami na plenerze, to mamy taką galerię portretów osób bliskich. Między innymi jest tutaj portret matki Wojciecha Fangora, jest portret Aliny Szapocznikow, portret Stanisława Zamecznika i jego żony. To jest zbyt mała powierzchnia, żeby
pokazać wszystko, ale zbyt duża, żeby zrezygnować właśnie z takiego sproblematyzowania tych najważniejszych etapów twórczości Wojciecha van Gogha, tych, które się wyróżniły jakąś konsekwencją w realizacji cyklów i tych, które właśnie pokazały jego żywotność i właśnie takie reagowanie na zmienność czasu. Także to nie tylko jest malarstwo, które nawiązuje do naszej historii sztuki, polskiej historii sztuki, ale jest to także malarstwo, które pokazuje, jak właśnie to doświadczenie kulturowe wyniesione z Polski konfrontuje się z właśnie kulturą, życiem, problemami innych społeczeństw, no między innymi właśnie w Stanach Zjednoczonych artysta spędził 38 lat. Także to jest także ważne przy okazji tej wystawy, bo ona ma ten pluralizm kulturowy w sobie jakby immanentnie. Okazuje się, że z jednej strony nie jesteśmy wszyscy tacy sami, ale z drugiej strony mamy wiele wspólnego ze sobą. I może to banalnie brzmi, ale właśnie wtedy, kiedy oglądamy te obrazy, to warto o tym pamiętać, bo tutaj coś się urealnia.